Summer Boxing Night w Kołuszynie nad zalewem Karczunek. Ja bym prosił wszystkie teamy, które będą dzisiaj oficjalnie ważone, tutaj z tyłu sceny o ustawienie się. Już zaczynamy za 2 minuty, chcemy pokazać, że boks jest zawsze punktualny. Zapraszam wszystkie teamy. Jan Klimek, Piotrek Budziszewski, Daniel Przywiecki, Siergiej Żuk, Jordan Kuliński. Niestety nie ma przeciwnika Rafała Grabowskiego, ale Rafał Grabowski, Nikodem Jerzewski i Petar Mrwali oraz Michał Olaś Reinkarson. Zaraz. Czuwać będzie szef Polskiego Wydziału Boksu Zawodowego, człowiek, instytucja, Krzysztof Kraśnicki. Panie i panowie, ja zapraszam tutaj do nas ludzi, bez których wielkiego zaangażowania ta jutrzejsza gala, dzisiejsza ceremonia ważenia nie doszłaby do skutku. Zapraszam do nas wiceburmistrza gminy Kałuszyn, jest nam Arkadiusz Czyżewski. Zapraszam bardzo serdecznie, panie burmistrzu. Zapraszam Jacka Skwiecińskiego, Jackone. Zapraszam Marcina Goźnickiego, Gomar. Zapraszam Marcina Schindlera, Tomek Turkowski. Zapraszamy do nas. Zapraszam do nas ludzi, którzy pokochali pięściarstwo dawno, dawno temu i doprowadzili do tego, że w zeszłym roku, chociaż nikt w to nie wierzył, ale gala nad tym pięknym zalewem się odbyła, nawet miałem przyjemność ją poprowadzić. Zapraszam dwóch braci, Maciej i Paweł Zagórscy. Zapraszam was, panowie, chodźcie tutaj. Stańcie tutaj bliżej, przy tej pięknej ściance, trochę ją zasłonimy, tak żebyście znaleźli się w kadrze. A za moment zaprosimy zawodników, bo 7 walk jutro na ringu, który usytuowany jest już nad zalewem Karczunek w Kałuszynie. I zanim zaproszę się bardzo, że tak licznie nasi mieszkańcy też przyszli zobaczyć to ważenie, dziękuję bardzo wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania już drugiej gali. Tak jak pan powiedział, kiedy rok temu panowie Zagórscy przyszli do Urzędu Miejskiego z pomysłem zorganizowania gali zawodowej w Kałuszynie, pewnie wszyscy się podrapali w głowę, jednak się udało. Druga gala już w tym roku, myślę, że nie ostatnia, z coraz większym rozmachem organizowana. Dziękujemy telewizji Polsat Sport, która będzie na żywo tą galę transmitowała. Dziękuję bardzo, że się państwo przyszli. Zapraszamy jutro na godzinę 19:30 na nasz piękny zalew. Wszystkim walczącym życzę powodzenia, wygranych walk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Walka numer 4, pojedynek bardzo półciężki, 6 rund, Siergiej Żuk, Jordan Kuliński. A w walce numer 5 pojedynku fazę lekki, zakontraktowane na 6 rund. Oglądać będziemy w narożniku niebieskim tego, który jedzie tutaj, bo dopiero jego samolot wylądował, pochodzący z Nikaragui, Lester Cantiliano. A jego rywalem w narożniku czerwonym będzie, i zapraszamy na wagę, niepokonany na zawodowym ringu, pochodzący z Radomia, Rafał Grabowski! Te 3 kg Rafał Grabowski wnosi na wagę. Jutro wyjdzie do ringu jako drugi zawodnik w narożniku czerwonym. W piątej walce Rafał stanie jeszcze kilka zdjęć, oczywiście na wszystkim wszyscy dużo kibiców przy... Mrwali! Wspaniałej, gościnnej miejscowości Kałuszyn, na imprezie, którą w zeszłym roku rozpoczęli i dalej będą kontynuować bracia Paweł i Maciej Zagórscy, a dzisiaj, jak widzimy, coraz więcej przyjaciół, przede wszystkim przychylność władz samorządowych coraz większa, dlatego zapraszam zawodników walki wieczoru. Panie i panowie, a w walce wieczoru w pojedynku w kategorii junior ciężkiej zakontraktowanym na 8 rund zmierzą się dwaj niepokonani zawodnicy. Jako pierwszy do ringu wyjdzie pochodzący z Estonii Rein Karlsson! Tyle waży pochodzący z Estonii. W 6 kolejnych pojedynkach, z których 5 wygrał przed czasem. Czołowy zawodnik reprezentacji Polski boksu olimpijskiego, Michał Olaś!
Na torwarze odpocząłem tydzień, później z trenerem Leczykiem przygotowania, żeby od razu się nie zajechać, tylko w normalnej formie na dzisiaj i w mojej ocenie i w ocenie trenera. Jest troszkę wyższy. Zawsze lubiłem boksować z wyższymi zawodnikami. Na amatorce chyba tam sporo takich zawodników się trafiało. Często wygrywałem z nimi przed czasem. Nie chcę tutaj nic zapowiadać. Nastawiam się na walkę o siłę rundową. Jednakże na pewno będzie troszkę słabszy fizycznie ode mnie. Zobaczymy, jak zniesie jeszcze ten dystans 8 rund. Wszystko się okaże jutro. Ja jestem gotowy na 8 rund. Na razie do tego jest dobre, mam nadzieję, że jutro w ładnym stylu wygrali.